Mój content nie polega na ocenianiu patotwórczości. Jeśli mam być z wami szczery, nie czuję się w tym. Czuję, że inne osoby zrobią to lepiej, zrobią lepszy research, bardziej odnajdą się w temacie. Z drugiej strony czasem czuję potrzebę wypowiedzenia się na tematy, które jakoś bardziej mnie dotknęły i bardziej mnie zdenerwowały. Ostatni raz, tego co pamiętam, był taki wątek Rafa Tusa, kiedy on podbijał strony internetowe i wtedy faktycznie nagrałem na niego film, który swoją drogą zlecił po paru dniach, bo mi się odwidziało. No i mamy rok 2021 i okazuje się, że pato content powrócił i to ze zdwojoną siłą. Bo przecież, kurde, kiedy to było, kiedy Rafa Tus podbijał internet? Przecież od tamtego czasu sporo się zmieniło, prawda? Są nowe warunki, na YouTubie są banowane kanały, generalnie teraz wszystko jest bardzo mocno ocenzurowane. Nie ma miejsca na rasizm i tak dalej, więc co to cholery robi kamuś na YouTubie? Na dole czeka twoja dziewczyna, tak? Słuchaj, no przed chwilą jadłeś... Gówno. Gówno? No i po prostu musisz się z nią tak namiętnie pocałować. Kamuś! Słuchaj, mam... który za czasy zrobi wszystko. Osoba znana już od dawna i która już miała parę dram na koncie i dopiero co chyba jedna przygasła. Przecież była jakaś drama z tym, że na przykład rzucał włosy do jedzenia w restauracji. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Nie komentowałem tego, nie śledziłem tematu. Dlaczego? Bo mnie to nie interesuje. Zawsze twierdzę, że mam lepsze rzeczy do roboty, a osoby, które są na YouTubie, lepiej to skomentują i po prostu pokażą palcem, co jest złe, mimo że, hej, wszyscy to wiemy, tak? No ale w tym przypadku wstaję rano i się okazało, że świat... Pato YouTuberzy znęcają się nad nie całkiem sprawnym umysłowo chłopakiem, żeby nabić wejścia, a ty możesz nabić zgłoszenia. What the fuck? I tak jak wspomniałem, całkowicie nie interesuje mnie poprzedni content Kamusia i to, co wcześniej kręcił. Interesuje mnie ten jeden konkretny film. Jak daleko pousnie się za pieniądze? Jest to film, w którym Kamuś razem ze swoją ekipą wykorzystują osobę. No i to jest content znany na YouTubie od dawna. Przecież już za czasów Kruszwila dawali pieniądze ludziom za to, żeby na przykład zdejmowali ubranie. Ale tym razem film, który opublikował Kamuś, przebiło dosłownie wszystko, co do tej pory pojawiło się na YouTubie. Mam wrażenie, że przewija nawet Rafa Tusa. No bo co tutaj się dzieje? Kamuś wraz ze swoją ekipą wykorzystują gościa, o którym powiemy troszeczkę więcej zaraz. Wykorzystują gościa, dając mu hajs, bardzo duży, na przykład 100 zł, do tego, żeby robił niesamowite challenge ku uciesze fanów. Co? A jakie to są challenge? A no na przykład takie prościzny jak zjedzenie błota, czy rozebranie się i wskoczenie do wody i zbieranie chyba tam śmieci? Co? Nic takiego mocnego, prawda? Ale mamy później na przykład jeszcze wysmarowanie się błotem i wejście do Biedronki, po czym kradzież bułki i to jeszcze nie wszystko. I nie widziałbym w tym absolutnie nic złego, gdyby to wszystko było wyreżyserowane, bo umówmy się, no na YouTubie wszystko jest reżyserowane. Ale tym razem osoba, której płacili za to, żeby robiła z siebie klauna w internecie, jest niepełnosprawna. Pani Agnieszka na Facebooku wstawiła posta, w którym pisze: w nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze, o ile w ogóle, przewidywać skutku swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji. Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle. Ten p***, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę. Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilku stów, zgadza się na to wszystko? Pewnie skusiła go również perspektywa fejmu. W końcu team kamerzysty zna pół internetu. Rano filmik miał 304 tysiące wyświetleń, teraz 315 tysięcy, a został wrzucony 2 dni temu. Pewnie można powiedzieć, że chłopak jest dorosły, wie co robi i nikt go do tego nie zmuszał, ale przypominam wstęp tego wywodu. Jest niepełnosprawny intelektualnie. No i to już mnie zmusiło do refleksji i kurde bele, zobaczyłem ten film i powiem wam szczerze, że ja pierdykam, co tu się wydarzyło i dlaczego ten film ma 29 tysięcy łapek w górę. I na przykład jednym z challenge'y wymyślonych przez prowadzących tego odcinka jest sklejenie sobie rąk kropelką. Albo, żeby jeszcze było zabawniej, wskoczenie do szamba. Słuchaj, mam p***a, który za czasy zrobi wszystko. Jakiego p***a? No p***a po prostu za czasy, jest tak pazerny, rośnie na kasę, że zrobi wszystko. Jest tak pazerny na kasę, że zrobi wszystko. Czy ja naprawdę muszę wskazywać palcem w skalę hipokryzji, jaka wylewa się z tego różowego kolegi? Chłop jest youtuberem i on za kasę wykorzystuje osoby niepełnosprawne, żeby robiły za mniejszą kasę rzeczy, które on powinien robić. Co? 100 zł. Nie wiem, skocz z balkonu. 200 zł. I co, myślisz, że ktoś by skoczył z balkonu i połamał sobie nogi? On by za 15 zł skoczył z tego balkonu, nie? Mam wrażenie, drogi kolego, że ty byś za 100 wyświetleń skoczył z tego balkonu. Ale będziesz miał świetny odcinek i widzowie to doceniam, ustawiam łapkę w górę, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Każdy będzie zadowolony. Osoba, która zarobi minimalny procent tego, co zarobicie wy, w zamian za na przykład zjedzenie gówna kota, będzie bardzo zadowolona. I pomyślę, że w dzisiejszych czasach dalej drażnią ludzi korporacje, w których to szef zarabia o wiele więcej, wykorzystując do tego swoich pracowników, a samemu nie robiąc nic. Tutaj mamy 29 tysięcy p***ek łapek w górę za to, że gościu upokarza się przed całą Polską. Czyli mówisz, że jeżeli postawimy fajną stawkę, to on zrobi wszystko, naprawdę wszystko. Stary, on za 200 zł zje równo świni. Zastanawiam się, skąd Push, bo z tego co wyczytałem w opisie, tak się ten gościu nazywa, wie, że ta osoba, która dzisiaj będzie występowała w odcinku, zrobi dosłownie wszystko. Ty zawsze musisz przeprowadzać jakieś niedorozumienie tych ludzi.
Stary. No ale tacy do odcinków są najlepsi, można się z nich pośmiać. No ale tacy do odcinków są najlepsi, można się z nich pośmiać. Ej, patrzcie, jakiś śmieszny, ulany chłopak. Pośmiejmy się z tego, że jest gruby. Ej, zobaczcie, osoba na wózku. Pośmiejmy się z niej. Ha, ha! Przecież możemy. Patrzcie, ten gościu nie ma pieniędzy i robi głupie rzeczy tylko po to, żebyśmy mogli się z niego pośmiać. Ale frajda! Naprawdę, mało rzeczy w internecie mnie denerwuje. Kurde, Bele, serio, jakby to jest przegięcie wszystkich norm. Stary, ty chcesz się znęcać nad człowiekiem, czy? Nie, on chce za to pieniądze, to jest uczciwe. Praca, wykonana praca, czyli... Dobra. Najbardziej w tym wszystkim bawi mnie to, jak oni się usprawiedliwiają tym, co robią, że przecież to jest wykonana praca, to wszystko jest bardzo bezpieczne i legalne, prawda? No tak, BHP pracy. I to już nawet nie chodzi o to, jakie to jest niemoralne. To jest po prostu obrzydliwe i osoby, które to nagrywają, dobrze o tym wiedzą. Jakby zastanawiam się, nie znam, jak zazwyczaj, nawet jeżeli na streamach coś komentuję, nie komentuję osoby, która coś nagrywa, tylko jego twórczość. Tak tutaj zastanawiam się, co muszą mieć osoby, które to nagrywają w głowie, że są zdolni do czegoś takiego. W tym momencie spokojnie myślę, że mogę wjechać na osobę, a nie na twórczość, którą ona tworzy, ponieważ robiąc takie coś, automatycznie stajemy się po prostu źli. Moim zdaniem to jest po prostu obrzydliwe zachowanie i tyle. Zastanawiam się, jak osoby, które robią takie coś, potem potrafią swoje spojrzeć w lustro. Ale hej, przecież mają z tego dużo pieniędzy. Pierwsze zadanie 100 zł, musisz zjeść garść ziemi. Garść ziemi? Otwórz buzię, poczekaj. Ej, mordeczko, podoba się challenge? Otwórz buzię, pośmiejemy się jeszcze trochę. Wspomniałem chyba wcześniej coś o bezpieczeństwie pracy, prawda? I o tym, że ten gościu, który to kręcił, twierdzi, że to wszystko jest uczciwe i legitne. To w tym momencie filmu nasz poszkodowany rozwala sobie cegły o łeb. Każdej cegle musisz trzymać, jestem hardcorem. I o ile widać, że te cegły nie są zbyt wytrzymałe i to raczej łatwo mu idzie, tak... Zastanawiam się, czy to samo byłoby z prawdziwą cegłą, która jest troszeczkę cięższa. Czy osoby, które to nagrywają, mogłyby się poświęcić do takiej okropnej rzeczy? To ma na czole. Ty masz guza, stary. Biorąc pod uwagę fakt, że śmieją się z tego, że chłopak ma rozbitą głowę, twierdzę, że tak. Się spodobał, taki lubi takie zabawy chłopak. Na pewno lubi takie zabawy. To na pewno nie jest tak, że ten chłopak modli się, żeby ten dzień się skończył, ale przy okazji jest tak samo zdeterminowany, żeby zarobić trochę grosza. No ale powiecie, Oskar, może on się naprawdę dobrze bawi. No, nie, chyba nie bawi się najlepiej, ponieważ troszeczkę później wszedł do sklepu, cały ubazgrany błotem, wziął bułkę i z niego uciekł. Ty kiedy zapłacił za drogę? Czemu wiesz? Wydałeś mu pieniądze, żeby zapłacił. Nie wiem. Chodź. Kurde, zastanówmy się, dlaczego z niego uciekł, a nie zapłacił za nią przy ludziach? Może dlatego na przykład się wstydził? Dobra, weź po drugiej stronie jeszcze. No i teraz musisz złączyć. Złączę ręce teraz. Kolejny challenge polega na tym, że nasz chłopak musi sobie wziąć tak ręce, oni tam sobie naleją kropelki i sobie je skleja i nie może odkleić. I to jest jeszcze pół biedy, w sensie to i tak jest złe samym w sobie, ale mało tego, że on to robi, to nawet nie wie, że to robi, ponieważ nie powiedzieli mu, co mu wylewają na ręce. No nie pojedziesz do szpitala, nie. Kurwa, co się stało? Nie mogę odkleić teraz to. Zaraz, to było normalne, że ci skleimy te ręce z portu. Ale, co to jest, kurwa? Propelka. Myślę, że nie ma sensu tego dalej komentować. Później jeszcze wchodzą rzeczy takie jak na przykład to, że kot naszej koleżanki, która mieszka w tym domu, się załatwił, on musi to zjeść, ale tego już wam nie pokażę, to sobie ocencie sami. Nie ma sensu dalej tego komentować, tak mi się wydaje. Ostatnią rzeczą, jaką wam jeszcze powiem, że musiał zrobić, jest to, że musiał wskoczyć do szamba na koniec odcinka. I jakby to jest już tak absolutnie głupie. Procent szans na to, że zrobiłby sobie krzywdę, jest naprawdę wysoki. I czy w ogóle osoby, które to kręcą, mają jakiekolwiek zabezpieczenie w postaci, no nie wiem, medyka w tle, który mógłby go uratować? Poczekaj, bo spadniesz. Nie. Serio, to... Robimy to. Uwaga. Ale musi... I tak jak wspomniałem, nie lubię kręcić tego typu kontentu. Źle się z tym czuję strasznie, nagłaśniając to. Ale teraz mamy jedną możliwą sytuację, żeby zgłosić ten film. I proszę was, żebyście to zrobili. Wbijcie sobie link. Nie wiem, czy podlinkuję w opisie. Jeżeli jest w opisie, to jest w opisie. Jeżeli nie, no to znajdźcie sobie na YouTubie. Wpiszcie po prostu ten tytuł, który ja wpisałem, tylko bez kamów w nazwie. I zgłoście ten film. Niech on zdejmie się z YouTube'a, niech tego nie będzie. W sensie, ja pierdykam. To jest za mocne. Śmiejmy się z ludźmi, a nie z ludzi. Dziękuję, to na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę, jeżeli chcecie. Zapraszam do kolejnych filmów. Nagrywam Minecrafta, jeżeli kogoś by to obchodziło. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar.